to ty teoretycznie powinnaś mieć ten czas na jakiś taki reset. Za takie rzeczy powinien odpowiadać ten, kto ładuje. Ma właściwie w tym miejscu monopol, no bo następny MOP jest na przykład, nie wiem, za 50, za 70 km. Jeżeli nie istnieją jakieś normy społeczne, a widzimy, że nie istnieją, witajcie w drugim odcinku podcastu Twarze Transportu, w którym zagłębiamy się w fascynujący świat transportu. Branży, która jest tak złożona, jak niezbędna dla naszego codziennego życia. Przez lata zauważyłam, że nieraz brakuje nam wzajemnego zrozumienia. I czasami ciężko jest zobaczyć więcej niż tylko własną perspektywę. No i właśnie stąd pomysł na podcast, by poszerzać swoje horyzonty o nowe perspektywy. A ten szum, który słyszycie, być może to chłodnia, bo stoję w tej chwili na parkingu w Niemczech. Wracając do podcastu. Dziś mam zaszczyt przedstawić Wam osobę, która nie tylko doskonale zna tą branżę od środka, ale także na co dzień pracuje na rzecz jej rozwoju i poprawy warunków pracy jej pracowników. Moim dzisiejszym gościem jest pan Maciej Wroński, prezes Transport i Logistyka Polska, organizacji, która odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości transportu w Polsce i w Europie. Jeden z najważniejszych polskich prawników, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką honorową Zasłużony dla Transportu RP. Krajowy konsultant, urzędnik w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. Razem z TLP w 2023 roku przeprowadziliśmy kampanię na temat bardzo bliski mojemu sercu warunków pracy kierowców zawodowych w Europie, a jednym z jej punktów było przedstawienie filmu na ten temat w Komisji Europejskiej, gdzie byliśmy razem i właśnie przy tej okazji nagraliśmy tą rozmowę. Zapraszam. Zapraszam. No, w tym to się jeździ wygodnie. Dzisiaj mam gościa. Dzień dobry. No, cześć, hej. Witamy się w Brukseli. Nie wiem, czy moi widzowie może niekoniecznie, powinnam mówić, pana znają. Nie no, słuchaj, znamy się także może bez tych konwenansów. Przedstawiam wam pana Macieja Wrońskiego, prezesa TLP, czyli Transport Logistyka Polska. Związek Pracodawców, dokładnie. Zakręcę, a tak, żeby nam było lepiej słychać, to już włączę basto. Trochę zakręcimy. Jesteśmy skierowani w stronę autostrady, więc trochę tutaj wyciszymy. No dobrze. I tak głośno. I tak głośno. Jak droga? Wiesz co, ja to mam z tym problem, bo tak. Najchętniej to bym przyleciał samolotem, ale nie latam, bo się boję. Pociągiem, mimo że Unia Europejska krzyczy o tym zrównoważonym transporcie, że tiry na tory i tak dalej, nie da rady do Brukseli dojechać, 4 przesiadki. W związku z tym, jak jeździmy, a jeździmy dosyć sporo, Paryż, Bruksela, Rzym, no generalnie po całej Europie na różnego rodzaju spotkania związane z transportem drogowym, trzeba cały czas jeździć po prostu samochodem. A podróż, no Niemcy, zakorkowane, pod Brukselą też ciasno. No a tutaj, żeby trafić do siebie na ten parking, to chyba było najtrudniej, bo nas wyniosło na drugą stronę autostrady. Tam brama zamknięta i trzeba było wracać się do Brukseli i robić nawrotkę. No ale jest okej. Okay. Jak nastawienie przed konferencją? Ja myślę, że mamy takie samo, czyli chcemy coś powiedzieć, chcemy coś przekazać politykom, chcemy, żeby zrozumieli, że praca kierowcy to nie tylko to, ile on godzin spędza za kółkiem, ale także to, co jest po, czyli później zatrzymanie się, później odpoczynek. Co byście chcieli osiągnąć na tej konkretnej konferencji? Bo tak tylko wtrącę, mówimy o konferencji, która będzie miała miejsce jutro, 26 kwietnia 2023 roku o 9 rano w Parlamencie Europejskim. Konferencja zorganizowana przez TLP na temat warunków pracy kierowców zawodowych w Europie. No i przez dwoje europarlamentarzystów. Trzeba tutaj powiedzieć, że w sprawach transportowych no to grają ponad podziałami, bo z jednej strony będzie pani poseł Łukacijewska, Platforma, a z drugiej strony pan poseł Kosma-Złotowski, PiS. No i chcemy właśnie porozmawiać, opowiedzieć politykom, zresztą chyba razem wspólnie, prawda, oraz z Fundacją Truckers Life,
na temat tego, jakie są warunki odpoczynku kierowców, albo jakie warunki są w miejscach załadunku i rozładunku, gdzie wszystkim się wydaje, że pan kierowca czy pani kierowca przyjeżdżają, prawda, siedzą sobie, no pani kierowca, prawda, siedzą, a ludzie latają, ładują i tak dalej, i wszystko jest fajnie. No tak nie jest i o tym wszystkim będziemy próbowali porozmawiać. Myślisz, że oni nie mają świadomości? Myślę, że oni nie mają świadomości. Ja tutaj mam ten problem, bo z jednej strony dosyć mocno współpracujemy ze związkami zawodowymi, ale część związków zawodowych, szczególnie te zachodnie, przede wszystkim zajmują się wysokością wynagrodzenia, wyzyskiem. Pewnie takie zjawiska mają miejsce, natomiast było kiedyś takie stwierdzenie jednego z działaczy związkowych takiej Federacji Transportowej, że nie będziemy się zajmowali parkingiem, bo tak jakby więźniowie mieli się zajmować budowaniem więzień. No, mnie to tak trochę zdumiało. Chciałem tak, żeby pociągnął ten temat. Okazało się, że związki zawodowe zachodnie chciałyby, żeby kierowca generalnie rzecz biorąc codziennie mógł wracać do domu i to jest ich cel. No, ja to rozumiem. Wiesz, ja rozumiem, że w krajach Beneluxu, tutaj Belgia, Holandia są porty, oni tutaj mają taką robotę na to, żeby rzeczywiście codziennie być w domu. No, ale co na tym transporcie długodystansowym, nie? No właśnie, przeciętnie większość polskich kierowców, tych, którzy pracują w międzynarodowym transporcie drogowym, robi trasy 1000 km i więcej, czyli na długich dystansach. No tutaj, żeby nie wiem jak się napinać, to nie da rady wrócić do domu, trzeba gdzieś przenocować. No nawet tutaj na tym parkingu, na którym jesteśmy, ja tutaj się rozglądam. No wszystko fajnie, bo w Belgii troszeczkę te standardy są lepsze niż w Niemczech, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie? Jak trafisz. Nie. No to czasami wiesz, im bogatszy kraj, tym biedniej potrafi być. No widzisz. Ale, najniżej. Ale ja nie widzę tutaj żadnego hotelu, prawda, żadnego motelu, w którym można by się było zatrzymać. W związku z tym, no musi w tej kabinie, na tej pryczy. Przepraszam, że tak to nazywam, prawda? Ja lubię to łóżko. Nie, no okej, wszystko fajnie, no bo naprawdę auto ma wspaniałe i jest wygodnie, tylko weźmy pod uwagę, że jest wygodnie, no żeby przejechać ile? 4 godziny, 5 godzin, no nawet 8. Ale jeżeli ty musisz spędzać, prawda, kilka tygodni... No kilka tygodni to jest za dużo. Ja słyszę w ogóle ostatnio, że pojawia się temat kierowców z Gruzji, z Uzbekistanu, którzy znowu już miesiącami siedzą. No tak nie powinno być. Tak nie powinno być i ja się cieszę, że w większości firm, część z dobrej woli, a część dlatego, że po prostu brakuje kierowców i trzeba im zapewnić takie warunki, żeby nie odchodzili. No te systemy się poprawiają, są systemy 3-1, to już kiedyś były 2-1. Mamy nawet wśród członków TLP takie firmy, które gwarantują systemy 1-1, czyli jeden tydzień pracujesz, jeden tydzień odpoczywasz. No to jest fajnie, jest już jakiś postęp. Natomiast na pewno, jeśli chodzi o część tych cudzoziemców, Białorusinów, Gruzinów, Ukraińców, oni są w takiej samej sytuacji, jak my byliśmy przed laty. No ja powiem szczerze, ja też pracowałem. Ja pracowałem przez 2 lata na budowie w Paryżu i tak naprawdę mnie nie obchodziło specjalnie... Ale co robiłeś na tej budowie? A, wszystko. Byłem plombierem czy hydraulikiem, bo pracowałem w Paryżu, zajmowałem się elektryką, zajmowałem się kładzeniem tynków. Także cały czas ja miałem ten wapno w ustach, gips, jakieś tam inne rzeczy. No i powiem szczerze, chciałem po prostu zarobić. Chciałem zarobić, co powodowało, teraz bym się na to nie zgodził, że pracowałem nawet po 12, po 14 godzin dziennie. Nocowało się też w jakichś tam warunkach. No bo sobie człowiek po prostu przeliczał te pieniądze. Boże drogi, ja tutaj przez miesiąc zarabiam, ile przez rok zarobiłbym w kraju. No i ja troszeczkę rozumiem tych ludzi, że część z nich też ma takie nastawienie. Oni chcą wrócić do swoich rodzin, chcą być ustawieni na dłuższy czas i oni nawet, tak jak rozmawiamy z firmami, z kadrowymi, z osobami zarządzającymi, to oni wręcz nie chcą wracać. On mówi, nie szef, ja pojadę. To jest ciężki temat, powiem ci szczerze, bo ja, wiesz, odkąd mam swoje auto, jak w tamtym roku się dorwałam, jak zaczęłam jeździć, to mi 6 tygodni było mało, ale wiesz, ja na swoich warunkach, gdzie sobie chciałam, tam sobie pojechałam. I czasami mi wychodziło 45 w jakimś głupim miejscu, no to nigdzie nie szłam, nie? Ale czasami wychodziło w jakimś fajnym miejscu, no to sobie sama pojechałam do hotelu, ale to była moja własna decyzja. Tak w przypadku, jak sobie myślę, jak są tacy, wiesz, właściciele
kierowcy, właściciele, to według mnie tutaj powinien być wyjątek od tej pauzy 45 w aucie, bo no moje auto, moja decyzja, prawda? To nie jest tak, że ja rozumiem, że ten przepis został stworzony po to, żeby jednak no, nie zmuszać, żeby firmy nie zmuszały pracowników do takiego długiego przesiadywania w autach. Ale przecież jest trochę tych takich przewoźników, owner operatorów, co sami sobie decydują. Ale o tym, wiesz, nie? Wiesz, Iwona, wydaje mi się, że tutaj był jeszcze jeden aspekt wzięty pod uwagę, bo my mówimy cały czas, zaczęliśmy rozmowę o warunkach socjalnych, o prawach socjalnych, ale jest także jeden aspekt, jakim jest bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jakby nie było, tak jak pracujecie po te ileś godzin w tygodniu, cały czas za kółkiem, są i nerwy, prawda, bo są różne sytuacje. Czasami musicie gdzieś czekać, gdzie czekanie jest jeszcze bardziej męczące niż jak jedziesz, prawda. Warunki są, jakie są, to ty teoretycznie powinnaś mieć ten czas na jakiś taki reset. Tylko jak mówić o resecie, kiedy jest to przypadkowy jakiś motel, no bo zakładamy, że ten regularny odpoczynek jest jednak poza kabiną odbierany. Warunki są, jakie są. Ty się nie możesz ruszyć, no bo jest to wszystko odrutowane do najbliższego jakiegoś miasta, gdzie można by pójść na kawę, prawda, żeby napić się kawy, nawet i piwa. Byle jednak na te co najmniej 12 godzin jedno piwo, prawda, przed jazdą, bo później jest alkohol resztkowy. No to... No właśnie, to są tak złożone tematy. Jadąc tutaj zrobiliśmy takich troszeczkę filmów, no bo tak z naszymi politykami czy urzędnikami rozmawiamy, a przewidywalny czas pracy trzeba tak zaplanować, żeby kierowca w ciągu tygodnia, prawda, wiedział, gdzie będzie. I zrobiliśmy taki akurat przed Magdeburgiem, był taki mały koreczek, gdzie po prostu na dwóch pasach ruchu stały ciągniki siodłowe z naczepami, po prostu stały. Tak jechaliśmy i mówię, pokażę to im. Pokażę im, co to znaczy przewidywalny czas pracy, prawda? Wiesz, no korki to jest jedno, ale załadunki, rozładunki. Przecież wiesz, przyjeżdżasz czasami, klient ci mówi, na 10:00 ładunek gotowy, a ładunek się ładuje o 18:00, nie? No i widzisz, Iwona, właśnie z tym chcemy coś takiego zrobić, żeby były przewidziane odpowiedzialność załadowcy, czy też odbiorcy za ładunek i za zmieszczenie się w ustalonym terminie. Żeby tutaj, tak jak czy kierowca, który naruszy jakieś przepisy formalne, nic się nie stało, ale naruszył, prawda, już krokodyle czy jakieś inne służby się czepiają. To samo dotyczy przewoźnika. Tak powiedzmy sobie szczerze, za takie rzeczy powinien odpowiadać ten, kto ładuje albo odbiera towar. Oczywiście, tak jak jest siła wyższa, to nie może być automat, to jest siła wyższa, prawda? Ale bardzo często wynika to po prostu ze złej organizacji pracy w tym miejscu, do którego przyjeżdżasz. A jak myślisz, dlaczego w tej chwili, jeżeli chodzi o te czasy oczekiwania, jest jak jest? Brakuje prawa, czy dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Bo ktoś ma gorszy dzień, chce pokazać kierowcy jego miejsce. Ja czasami jeżdżę po takich miejscach jak terminale i tak dalej i widzę, jak to czasami się ludzie zachowują. Oczywiście w dwie strony też to tak działa. Ludzie są tylko ludźmi. Chce pokazać, gdzie jest jego miejsce. Czasami ktoś nie wziął pod uwagę jakichś tam okoliczności konkretnych, że ktoś zamówił na dany dzień tyle, a tyle pojazdów, prawda? A ma na przykład, nie wiem, czynne ileś tam ramp, prawda, bo dwie nie są czynne, czy coś się stało. To jest kwestia organizacji pracy. Ja nie mówię zawsze, bo to rzeczy się zdarzają, to jest transport, ale jednak... A co myślisz, co musiałoby się stać, nie, żeby odmienić tę sytuację? Co musiałoby się stać? No przede wszystkim z jednej strony, to znaczy, to co się dzieje zależy od dwóch rzeczy, a właściwie od trzech, powiedziałbym. Z jednej strony, jeżeli nie istnieją jakieś normy społeczne, a widzimy, że nie istnieją, bo najlepsze jest to po prostu poczucie przyzwoitości, że ktoś uważa, o, postąpię nie fair, w związku z tym muszę tak zrobić, żeby postępować fair. To jest najlepsza rzecz, ale to w idealnym świecie, a my nie żyjemy w takim idealnym świecie. Więc z jednej strony pewne określone normy prawne, które będą jednakowe w całej Europie. Z drugiej strony, musi być egzekwowanie tych norm. Jeżeli nie ma egzekucji, to prawo jest papierowe. To tak jak u nas z ograniczeniami prędkości w Polsce, prawda? Jak nie ma akurat fotoradaru, jak nie ma odcinkowego pomiaru ruchu, czy akurat widzimy, że... Ja nie mówię o sobie, broń Panie Boże, ale czy widzimy, że załóżmy na tych aplikacjach, na wazę, prawda, czy na goglach, tam nie pokazują, że jest kontrola drogowa, no to jedziemy.
jest na przykład przepis mówiący o odległości pomiędzy pojazdami, prawda? Kto tego przestrzega? Nikt. Czyli musi iść egzekucja. A oprócz egzekucji musi iść wreszcie świadomość. I myślę, że to też jest dużo roboty, powinniśmy wspólnie nad tym spędzić, żeby tym ludziom, którzy w swoich firmach odpowiadają za logistykę, za magazyny, za zlecanie po prostu ładunków, no uświadomić, że po drugiej stronie też są ludzie. Bo ja jestem często oburzony, że są firmy, które mówią bardzo dużo o społecznej odpowiedzialności biznesu, to się tak z angielska nazywa CSR, prawda? No i co z tego? Gdzieś tam zarząd buja w obłokach, CSR i tak dalej, a wchodzi się niżej, tam gdzie pracują zwykli ludzie i nagle z tego CSR-u co jest? Nic. No i w sumie po to tutaj jesteśmy, prawda? Po to tutaj jesteśmy właśnie. Praca u podstaw. O tym mówić, no słuchaj, ty robisz kapitalną robotę, bo ja śledzę po prostu twój profil. Widzę, że nie tylko transportowcy, nie tylko trackerzy, prawda? Ale masz fanów pośród wszystkich. Pozdrawiam wszystkich. Tak jest. Fanów ze wszystkich jak gdyby no, grup społecznych. Dzień, to prawda, no. I ja mam nadzieję, że właśnie dzięki tego typu twoim filmom, twoim zajmowaniu się, pokazywaniu różnych kwestii, no ta świadomość będzie się poprawiała. Ale musimy o tym wszyscy razem mówić. Ja ci powiem, dlaczego ja o tym chociażby mówię. Raz też pracowałem, no tak jak mówię, akurat nie jako kierowca, tylko na budowie, jako zwykły robotnik. Przez 2 lata mojego życia różnie bywało. I ja to po prostu rozumiem. Kwestie takie ludzkie. Mam empatię. Ale także jako przedstawiciel pracodawców patrzę tak, nie ma zainteresowania zawodem kierowcy wśród młodych ludzi. Dlaczego? No tam różne leśne dziadki opowiadają, prawda, moi koledzy, no bo panie, bo wojsko, kiedyś było wojsko, no to prawda, ludzie mieli prawo jazdy w wojsku i szli do zawodu. No co z tego, żeby mieli, jakby nie chcieli jeździć. A bo panie, nie ma szkół zawodowych. Nie problem, w tej chwili są różne programy unijne, można zrobić te uprawnienia i tak dalej. Po prostu trzeba sobie powiedzieć wręcz, to jest bardzo ciężki zawód, młody człowiek nie chce ciężko pracować. Jemu się wydaje, że tu machnie, tam się pokręci, prawda, zarobi i tak dalej. Ewentualnie nawet jak jest zainteresowany tym, aby być kierowcą, no to wyjedzie w trasę, i nagle szok, prawda, jaki, przepraszam, syf, przepraszam bardzo, jaki syf jest zamiast pryszniców, te ubikacje brudne, śmierdzące i tak dalej. I on powie, nie, sorry, nie dla mnie. Jeszcze będzie miał jakiś incydent na parkingu tam, gdzie są imigranci, prawda, czy jakaś próba włamania, czy widzi, że kogoś pobito, to powie, nie, absolutnie nie. I tutaj w interesie pracodawców jest podjęcie wszelkich działań, żeby ten stan rzeczy zmienić, żeby ludzie pracowali w godnych warunkach, bo inaczej pracodawcy nie będą mieli pracowników, no bo ci, co lubią to, już się przyzwyczaili do tych warunków, to oni odejdą na emeryturę, mogą zachorować, są choroby zawodowe, różne inne zdarzenia, a młodzi ludzie nie przyjdą. Czy myślisz, że pracodawcy coś są w stanie wskórać u tych zawodowców, rozwodowców? W tej sprawie? Wiesz co, ja ci powiem tak. Młynarski śpiewał taką piosenkę. Róbmy swoje. Ja zawsze jestem takim pesymistą optymistycznym. I jeżeli na przykład rozmawiamy z naszymi członkami, że jest jakiś problem, ja mówię, słuchajcie, ja wam nie obiecam, że my rozwiążemy ten problem. Ja wam obiecam, że my postaramy się zrobić jak najlepiej wszystko, co jest tylko możliwe, aby rozwiązać ten problem. A może się uda. I bardzo często się udaje. Czyli nie szukajmy najpierw, że czegoś się nie da. Nie szukajmy najpierw, że coś jest ciężkie, tylko robimy po prostu konsekwentnie swoje, co powinniśmy robić. Słuchamy innych, którzy nam ewentualnie podpowiedzą, że a, może jeszcze to, może fajny pomysł, kupujemy to, dobra, idziemy dalej. Tak trzeba w życiu postępować. A jak myślisz, dlaczego te parkingi teraz wyglądają tak, wyglądają? Chodzi mi o, no, zajmiemy się tą kwestią sanitarną, nie? Wiesz, dlaczego wyglądają? Dlatego, że to nie daje żadnych pieniędzy, dlatego, że nikomu na tym nie zależy, dlatego, że nikt nie został do tego zmuszony. To są 3 powody. Dlaczego to nie daje pieniędzy? No przede wszystkim ten, kto
obsługuje taki MOP, to jest to jakaś firma, która wygrała przetarg. I ona ma właściwie w tym miejscu monopol, no bo następny MOP jest na przykład, nie wiem, za 50, za 70 kilometrów. Ci, co muszą się zatrzymać, znaleźli akurat miejsce, no bo brak miejsca jest kolejny, no to i tak tutaj będą. No to po co on się ma starać, żeby przyciągnąć kierowców? Prawda? Mm. Nie ma w tym żadnego interesu. Z drugiej strony, no nie ma czegoś takiego, jak na przykład jakieś, czy w rodzaju, nie wiem, sanepidu, prawda, czy jakiś służb, prawda? No właśnie, prawda? Nie ma żadnych przepisów prawa, które to regulują? Wiesz co, ja ci powiem właśnie fatalnie, że na przykład jeżeli mówimy o polskim systemie prawnym, to jest takie rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dla dróg publicznych. I ono bardzo szczegółowo określa, pod jakim kątem ma być jezdnia, jaka ma być szerokość pasa ruchu. Natomiast jeżeli spojrzysz na jedną, jedyną jednostkę redakcyjną, paragraf, który dotyczy miejsc obsługi podróżnych, no to tam jest takie krótkie zdanie, że buduje się w zależności od potrzeb podróżnych. Okay. Czyli nie masz żadnych przepisów. Mm-hmm. No byliśmy ostatnio w ministerstwie, rozmawialiśmy, może coś z tego wyjdzie, z dyrektorem Waszkiewiczem, dyrektorem Departamentu Dróg Publicznych w Polsce, i mówimy. Bariery dźwiękochłonne, albo wały, albo inne odizolowanie. No przecież są, ja mówię, tak są na przykład do Łodzi, pomiędzy Warszawą a Łodzią są, ale zaczyna się MOP, no to kończą się bariery, prawda? A przecież ci ludzie tutaj śpią, prawda? Jest hałas. Tak jak rozmawiamy, to może tego nie słychać, ale podejrzewam, że jak chcesz w nocy spać, no to jest to dosyć, prawda? To jest wyciszenie. Słyszymy. Dosyć dokuczliwe. Inne kwestie. Kwestie związane chociażby, ile ma być, no bo dlaczego często jest brudno? Bo nawet załóżmy, że jest ktoś, kto mógłby tam to sprzątać, no to on to robi raz na jakiś czas. Jeżeli, nie wiem, jest 5 sanitariatów na 200 osób, no przepraszam, prawo pracy, które mówi o zakładach stacjonarnych, mówi, tam są normy, na 12 osób jedna toaleta, na 6 osób na przykład prysznic, a tutaj? No popatrzmy, ile tutaj jest tych ciągników siodłowych. No ty tu częściej, ilu to może się zmieścić? No nie wiem, tutaj pewnie jest 60. Prawda? No, tutaj jest taki nie za duży parking akurat. No, ale... Nie za duży, ale są większe, prawda? No tak, wiesz co, wczoraj stałam w Niemczech na Stuttgardzie, taki parking chyba według mnie jakieś 200 ciężarówek, 3 prysznice. No właśnie. I nawet zakładając, że tam ktoś co jakiś czas przychodzi i stara się... Nie stara się, ale zakładając nawet... Przepuczę. No, podłogę umyję. No, jak jest możliwe? Powinny być normy określone. Poza tym bardzo często, bo też właśnie tak jak powiedziałem, często jeżdżę, co prawda jestem tym krawaciarzem, jeżdżę małym i tak dalej. No ale chcę umyć ręce, chcę się załatwić, prawda? No to po pierwsze w zimę tam jest zimno. No co z tego, że jest toaleta? Ale przepraszam, kolokwialnie mówiąc, za jakąś potrzebą muszę zdjąć gacie. Prawda? I mi w pewne części ciała jest po prostu zimno. No przecież to powinno być chociażby ogrzewane. Prawda? No kwestia ciepłej wody, kwestia ewentualnie udostępniania ręczników. No. Ale widzisz, to jest problem w całej Unii Europejskiej. Widzisz, Francja niby może się pochwalić tym, że mają te darmowe prysznice na stacjach, ale efekt jest taki, że te prysznice ja już bym wolała zapłacić, ażeby tam było trochę lepiej. No i zimna woda. Tam, gdzie są te darmowe prysznice, albo są jakieś takie super tanie, widzisz w Austrii, te Asfinagi, te parkingi nowo wybudowane, one wyglądają świetnie, one są bezpieczne. Austria jest w ogóle bardzo bezpiecznym krajem, dużo widać tych policji i Asfinagów na parkingach. No ale te są te fajne prysznice na stacjach, na tych dzikusach powiedzmy, 1 euro na 10 minut, ale tam po prostu w zimie woda jest lodowata. Tam się nie da wykąpać. No właśnie o tym mówimy, żeby były wyznaczone po prostu określone standardy. Ja wiem, że nawet jeżeli by politycy, urzędnicy przyjęli takie jednolite standardy, świata od razu się nie zmieni. Ale na przykład można mówić tak, że jeżeli droga jest modernizowana na danym odcinku i na tym odcinku jest MOP, no to wraz z modernizacją musi nastąpić modernizacja do tych standardów właśnie parkingów, prawda? Jeżeli budujemy nową drogę, też powinny być w nowych standardach. I tak jak jest na przykład w retrofittingu pojazdów, co jakiś czas wchodzą takie przepisy dotyczące homologacji warunków technicznych pojazdu, że na przykład masz tachograf cyfrowy, ale on jest starej generacji, nowe już muszą mieć, prawda? A te, co jeżdżą, mają jakiś czas na uzupełnienie. To
takie same przepisy wyznaczające nawet, nie wiem, 10 lat. Mhm. Oczywiście powiesz, 10 lat to jest dużo. Mhm. No z racji mojego wieku to dla mnie jest dużo, dla ciebie nie. Zobaczysz to pyk, i zaraz będzie. I za te 10 lat, jak tego się nie zrobi, powiesz, kurczę blade, przecież jakby zrobić taki przepis, który by powiedział, że w przeciągu 10 lat należy to wszystko dostosować, to już byśmy mieli. A tak no to każdy mówi, a ile to będzie trwało, ile to będzie kosztowało, a kto będzie pamiętał za 10 lat. Oczywiście polityk nie jest zainteresowany tym, co będzie za 10 lat. Dlaczego? Bo on teraz idzie tu do wyborów i znacznie łatwiej popatrzeć na jakiś problem, który bulwersuje opinię publiczną. On nie jest, załóżmy, masowy, tylko jest jednostkowy. No mówiliśmy o tym strajku kierowców. No ja ci powiem, mnie też to wkurzyło potraktowanie tych kierowców. Zresztą razem z Solidarnością i ZTF-em, czyli Europejską Federacją, daliśmy tutaj takie mocno jednoznaczne stanowisko w tej sprawie, mimo że jesteśmy pracodawcami, że jak najbardziej potępiamy tą rzecz. Ale tak naprawdę z tego robi się, że to jest najważniejszy problem. I te takie zwykłe problemy, a to w życiu jest tak, że to najbardziej dokuczają te problemy, które masz na co dzień. Nie te duże, że się z kimś pokłócisz, że ktoś cię za jakiś czas oszuka. No bo oszuka, jesteś skrzywdzony, ale to minie, trzeba żyć dalej. A jak codziennie masz do czynienia no, z takimi wstydliwymi sprawami, jakim jest stan w Europie parkingów, no to jest problem. Ja cię przepraszam. Ja wyciszę, żeby to nam nie przeszkadzało. Widzisz, jestem nieprofesjonalny. No, jestem nie normalnym człowiekiem. Jesteśmy w studiu nagraniowym. Spokojnie, spokojnie. Tu jest transport, tu się rzeczy dzieją. Tak jest, rzeczy się dzieją. Także wiesz. Wiesz, co to jest? O, oblany kawą. Prawdziwy kierowca jestem. Dziwne, że nie jestem. A, bo mam czarną koszulkę, ale kawą też już byłam oblana wczoraj. Wiesz co? Brak parkingów, co? No, Ładnie. Co myślisz o tym właśnie, że z jednej strony brak parkingów, a z drugiej strony tu przekroczone czasy, z trzeciej strony mandaty, nie? No to jest chore. To jest autentycznie chore i nikt nie chce się właśnie, nie chce tego zrozumieć, bo zawsze jest taka odpowiedź. Przedsiębiorca i kierowca są profesjonalistami, powinni wiedzieć o tym, że brak jest miejsc parkingowych i tak zaplanować trasę. No, ja ci piszę z decyzji administracyjnych, no bo co prawda kierowcę z mandatem, a nie decyzją administracyjną karany, ale też jeżeli zaczniesz dyskusję, prawda, z takim organem władzy, no to ci powie, panie, no przecież pan jest, pracujesz pan zawodowo, powinieneś pan czy tam pani, prawda, wiedzieć o tym i tak zaplanować czas, żeby spełnić normy. No to nie jest mądre, no ale wiesz, no... Jak to mawia jeden taki rosyjski youtuber, co poradzisz? Studiujesz, tak? Tak jest. Ale wiesz, no o tym trzeba po prostu mówić. Cały czas mówić i jeszcze raz mówić. Czyli mamy pracę od podstaw do wykonania, nie? Przyjść i tyle, co pasowało dosłownie wziąć człowieka nagiego i pokazać, jak chodzi pod ten prysznic, żeby... Wiesz co? To jest chyba taki brak świadomości, nie? Dosłownie aż do kości. I ja ci powiem, co by było najlepiej. Wziąć takiego wiceministra do spraw transportu i powiedzieć tak, panie ministrze, niech panu pana szef, pana główny minister da delegację służbową, my posadzimy, pan sobie sam wybierze, z którym pan, że jakaś ustawka czy coś innego, pan sobie wybierze, nie wiem, pojazd, którym pan chce po prostu pojechać w trasę i tydzień pan się po prostu przejedzie. I gwarantuję ci, że ten człowiek by całkowicie zmienił swój pogląd na rzeczywistość, stanąłby na nogach. Tylko wiesz co, no może ministrowi to nie proponowaliśmy tego żadnemu, ale to jest dobry pomysł. Widzisz? Ja zapraszam. Prawda? Ja zapraszam. Tutaj trasę przygotuję specjalną. Może pana, bo w Polsce zajmuje się transportem pan minister Weber, sekretarz stanu i spróbujemy go razem zaprosić. Dobrze. Prawda? Ciekawe, mogę już odstąpić moje łóżko, ja mogę spać na gałęzi tak zwane. Zbliża się kampania wyborcza. Przecież kierowcy to są jego wyborcy, prawda? Może z takiego zaproszenia skorzysta. Natomiast dobrze by było fajnie, gdyby jakiś dyrektor departamentu z tego skorzystał, czy jakiś naczelnik nawet wydziału, bo podejrzewam, że wtedy zupełnie by była inna rozmowa. Ale tu jest szklana, jak gdyby akwarium takie, rzeczywistość nie dociera, tu są papiery, a tu jest realne życie. A to są dwa zupełnie różne światy.
Ach, to jest zaskakujące, prawda? Unia Europejska, generalnie Europa, która od dawna jakoś wytycza standardy a z jednej strony, a z drugiej strony w tej kwestii jesteśmy strasznie do tyłu. To jest bardzo ciekawe, że w tej kwestii Europa jest mocno socjalna, a tutaj wiesz dlaczego? Jest dziura. Bo generalnie transport drogowy jest nielubiany przez polityków. Z jednej strony oni go potrzebują, bo bez transportu drogowego nie ma współczesnej gospodarki. Ktoś musi ten chleb, zboże, później chleb, nie wiem, cukier, pralkę, telewizor, krzesło spowodować, że to się gdzieś wyprodukuje, gdzieś się, że tak powiem, znajdzie w sklepie i później zostanie do domu przetransportowane. Ale to tak jakby z małym dziećmi rozmawiać, że skąd się bierze mleko? No z fabryki, prawda? A gdzie krowa? Nie, jaka krowa, prawda? To ja tak to osobiście czuję, że tak transport drogowy, wiesz, jest traktowany. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. No bardzo nośne, szczególnie wśród lewicy, są w tej chwili zupełnie inne zainteresowania. Kwestia, załóżmy, płci ważna, bo ja sam jestem za równym traktowaniem wszystkich osób, niezależnie od płci, od wieku, od rasy i tak dalej. Zresztą staram się to także robić u nas w związku, to kurczę, ale właściwie to tylko my z Arturem jesteśmy dwoje chłopów, a reszta to są same kobiety, prawda? I to na stanowiskach dyrektorskich, także dbamy o to. Ale ja zauważyłem, że jest zainteresowanie właśnie takimi tematami. Takimi tematami, powiedziałbym, bardziej nawet obyczajowymi. A jak już schodzimy na ziemię, mówimy o prawach pracowniczych, to też poprzez pryzmat, kto ile zarabia, ewentualnie jakie podatki są odprowadzane. Ale już o godności jest bardzo mało. No bo powiedzmy sobie szczerze, wiele rzeczy, jak człowiek jest traktowany jak człowiek, tak w skrócie, to może nawet czasami przymknąć oko, że trochę mniej zarobi. Ale żaden wysoki zarobek nie zrekompensuje, przynajmniej wewnętrznie, w poczuciu takiej krzywdy, złego traktowania. Prawda? I o tym zapominamy. O tym zapominamy w relacjach poprzednich. No to nasza ankieta jasno pokazała, nie? Tam prawie 1500 odpowiedzi. Czy kiedykolwiek rozważałeś porzucenie zawodu przez te ciężkie warunki pracy, nie? 70% tak. I to powinno dać do zastanowienia, tylko daje nam, a nie daje tym, od których zależy. Co się musi stać, żeby się w końcu coś odmieniło? Wiesz co, czasami spotykam się, tak rozmawiam z ludźmi, też zadaję pytanie, a panie, bo to wszystko powinno się rozwalić i tak dalej. No nie, tak daleko nie idźmy. No ale ja się obawiam, że może być po prostu nam coraz bardziej trudniej żyć, bo popatrz, że to wszystko jest takie wydumane, oderwane od realiów. Politycy przestali słuchać zwykłych ludzi albo po prostu grają tylko i wyłącznie na emocjach zwykłych ludzi, czy znajdują jakieś tam tematy zastępcze, które ludzi bulwersują, natomiast nie potrafią w sposób normalny porozmawiać, przyjechać gdzieś, spotkać się, no na przykład na taki parking, bez tłumu rzeczników prasowych, prawda, obstawy, kogutów i tak dalej, tylko przyjeżdża sobie polityk zwykłym swoim własnym, prywatnym samochodem i puka do ciebie do kabiny, przedstawia się, mówi, że chciałby porozmawiać, zapytać się, co ty o tym sądzisz, co ciebie najbardziej boli. Mamy coś takiego? Jeżeli mamy coś takiego, to tylko jako ustawkę, prawda, z kamerami, z telewizją, I robimy show. A on w ogóle ciebie nie słucha. On zadaje te pytania, co mu tam na karteczce napisali, a co ty mówisz? No to sobie mówisz, ale fajnie wypadnie w mediach. Nie wiem. Wydaje mi się robić swoje. A te materiały, które przywiozą ze Stanów, jak ci się podobają te truckstopy amerykańskie? Co myślisz o tym? Wiesz co, na razie to ja to oglądałem przed zmontowaniem. Oczywiście, że mi się podobają. Też chciałbym, żeby tak było, nawet jako ten kierowca, prawda, amator, niezawodowy, ale który sporo po Europie jeździ, chciałbym, żeby takie warunki miały miejsce. Tylko wiesz, ktoś mi kiedyś, bliski taki mój kolega, którego bardzo szanuję, który on tam miał swoją przygodę ze Stanami Zjednoczonymi chyba przez rok czasu, powiedział: Maciek, to jest mniej więcej 15 lat po prostu
do przodu Ameryka jest w stosunku do Europy. No mam nadzieję, że nadgonimy za te 15 lat chociażby. Prawda? Pewnie też, wiesz, zależy w których kwestiach, nie? Bo w jakichś takich innych kwestiach to się wydaje, że jednak są do tyłu. A w tej kwestii transportowej, no zdecydowanie do przodu. Jak z kolegą rozmawiałam, z Rafałem Zazuniukiem właśnie o tym, jak to tam wszystko działa. On kiedyś opowiadał mi, że wiesz, tam jest dużo zawsze tych toalet, prysznicy i w którymś momencie to w ogóle kierowcy nie chcieli korzystać z takich toalet, taka toaleta, jak po prostu toaleta dla wszystkich, tylko w związku z tym, że te prysznice są darmowe, jak się tankuje w jednej sieci, to oni w ogóle potrzebowali skorzystać z toalety, sobie wybrali prysznic. No i myślę, że dobrze, na pewno nic się nikomu z tego tytułu nie stało. A taki kierowca, który jest bardziej zadowolony z tego dnia, który akurat jest, to i lepiej mu się prowadzi. I bezpieczniej, co najważniejsze. Mniej jest jakichś sytuacji później nawet konfliktowych na załadunku, rozładunku, gdzie bardzo często mówię my, no bo to my w sumie jesteśmy tylko ludźmi, że czasami te swoje stresy odreagowujemy na innych, prawda? No nie wiem, trochę więcej uśmiechu. Czyli co, myślisz, że to długa droga, nie? Długa droga, ale trzeba ją przebyć. Jak to myślisz, Chińczycy, jak tam nam jutro pójdzie? Nie wiem, jak nam jutro pójdzie. Zobaczymy, ile osób będzie na tej konferencji. No w tej chwili liczymy, że w sumie może być akurat około 40 osób, europarlamentarzystów, ale także przedstawicieli mediów, prasy. No zobaczymy, albo ich zainteresujemy tym tematem, albo nie. Jeżeli tym razem ich nie zainteresujemy, to spróbujemy ich zainteresować w inny sposób, do skutku. Czyli pukasz do drzwi, wchodzisz do drzwi, wyrzucają cię. Okej, no to próbujesz wejść przez okno. Wyrzucają cię przez okno, próbujesz przez komin. Nie da rady, no to może przez piwnicę. Konsekwencja. Ja czasami się zastanawiam już jak to zrobić. Ostatnio właśnie kilka tygodni czy kilka miesięcy doszłam do tego, że ludzie nie mogą wiedzieć, że w tych prysznicach jest tak kiepsko. Jak wchodzisz na stację, a tam jest wszystko piękne, prawda? Wszystko jest ładne, pod normalnego klienta, pod cywila, jak ja to mówię, jest wszystko piękne. I dopiero tam, gdzie się wchodzi do kierowców, to tam tego w ogóle, tam już jest inny świat. To jest ciekawe, nie? Jak to jest, że jest jedna stacja? Bo wiesz, jedno jest to, że tych prysznicy jest za mało, ale druga kwestia jest taka, że one są po prostu w ogóle niezaopiekowane. Ja wiem, że się od razu nie da wszystkiego wybudować, ale gdyby w ogóle to, co jest, zacząć dbać o to i wprowadzić standard, tam w tych wszystkich amerykańskich prysznicach, jak się wchodziło do tego miejsca, gdzie już są prysznice, tam zawsze stał taki wielki wózek, zawsze stało całe mnóstwo chemii, całe mnóstwo szmat jakichś do mycia, różnych ścierek, różnych tam spryskiwaczy. To, że tam ręczniki, to już w ogóle jest inny świat, to już... Ja już nie mówię ręczniki, ręcznik sobie każdy może przyjąć, ale tam to non-stop stało i to cały czas pracowało. A wchodzisz do europejskich prysznicy, gdzie tam widzisz coś? Jakiegoś mopa widzisz czasami? Wiesz co? No bo z brudem to tak jest. Jak sprzątasz na bieżąco, to brudu nie ma. Jak zapuścisz, no to żeby nie wiem jak pucować, to on zawsze wyjdzie. Natomiast wiesz, no mówisz dla cywilów, prawda? No teraz jak jechaliśmy tutaj do Brukseli, w Polsce wydaje się sieć, która ma jakieś standardy. Natomiast przepraszam, no ale mówimy do dorosłych ludzi tutaj rozmawiamy. Jak są męskie pisuary, to naokoło podłoga zasikana i człowiek brzydzi się wejść butami, bo zaraz wejdzie tymi samymi butami do po prostu samochodu i na dywaniki, które są. No na litość boską, to takiej sieci jak która wyznacza standardy, no bo to są wszystko franczyzobiorcy, która mówi, no nie stać ich na to, żeby po prostu ktoś na bieżąco sprawdzał nawet co pół godziny, żeby to wszystko nie było obsikane naokoło. Przepraszam za tutaj twoich odbiorców za tego typu uwagi drastyczne, no ale naprawdę niedobrze się robi. No. Po pierwsze to nie sikajcie, ale po drugie to jest rzeczywiście spory problem. Ja w ogóle kiedyś mi się marzyło tak kilka lat temu, żeby zrobić takie doświadczenie w firmie. W firmie powiedzmy, że jak jest firma transportowa, logistyczna,
cokolwiek, żeby troszeczkę też ludzie, bo z jednej strony są kierowcy, mi się wydaje, że tutaj jest podstawową kwestią to, żebyśmy zrozumieli i kierowcy, i przewoźnicy, i operatorzy, i dosłownie każdy na każdym etapie, że my tutaj wszyscy jedziemy na tym samym wózku, nie? Że tu się powinniśmy wszyscy zjednoczyć. Ale tak na co dzień to jest tak, kierowca, dyspozytor, tu się handryczą, tam coś tam dlaczego, albo tak dalej. I ja tak sobie pomyślałam, inspiracją bo w ogóle była sytuacja, jak kilka lat temu jeszcze, jak pracowałam w Opolskim, któregoś razu w poniedziałek zajechałam na bazę, jakoś tam się zbieraliśmy, organizowaliśmy do wyjazdu z chłopakami w trasę i akurat się okazało, że pękła rura gdzieś na ulicy i na bazie nie było wody. I te dziewczyny, nie ma wody, a nam prawo gwarantuje, że my w pracy musimy mieć dostęp do bieżącej wody. Mamy prawo, żeby wyjść. Chodźcie w ogóle, bo powinniśmy w ogóle dzisiaj nie pracować, dzień wolny, bo nie ma wody w pracy. Ja sobie pomyślałam, Jezu, a my po 2 tygodnie w windparkach siedzimy i czekamy, aż wiatr przestanie wiać i tam się nikt nie pyta, skąd my wodę bierzemy, do mycia, do picia. Jak przestanie wiać, no to nas rozładują, a kiedy przestanie wiać, jak przestanie wiać, nie? Człowiek musi być przygotowany, nikt nikogo do prysznica nie wozi, nikt nic. Ja sobie pomyślałam, gdyby zrobić takie doświadczenie, tylko w to by musiało być management zaangażowany, ale pracownicy na dole by nie mogli o tym wiedzieć właśnie, że cały dzień zrobić zamkniętych toalet, zamkniętych kuchni, zamkniętych łazienek, nie? No ja ci powiem, że takie eksperymenty są ludzie, fajni ludzie, którzy to robią. No jutro na tej konferencji będzie dyrektor zarządzający jednej z firm członkowskich TLP. On się generalnie z tego, co tutaj mi moi współpracownicy opowiedzieli, sobie założył sztuczną brodę, jakoś tak się ucharakteryzował i się zatrudnił w swojej własnej firmie jako kierowca. Słyszałam. Podobnież go nawet wyrzucili tam po 2 czy po 3 tygodniach. Tak. Prawda? No ale... Słyszałam, bo jest... pojechał sobie 300 kilometrów na spotkanie z klientem, ale jako kierowca udał, że powiedział, że to był fajny bar, czy fajna dyskoteka. Także no może takie doświadczenie by się rzeczywiście przydało. Żeby otworzyć trochę ludziom głowę, nie? Bo popatrz, co się działo w czasie pandemii, prawda? Wszyscy mówili, dziękujemy kierowcom. Jak na początku pandemii wszyscy zostajemy w domu, kierowcy w trasę, nie? Higiena, stacje pozamykane, woda pozamykana, wszystko pozamykane, wszędzie higiena, a za chwilkę takie transparenty. Kierowcy zawodowi dziękujemy, kierowcy bohaterzy, nie? Ale a wszystko co? Pozamykane, nie? To była z tymi zamykaniem toalet na stacjach, to była jak gdyby inicjatywa lokalnych menadżerów, przynajmniej tak mi to przedstawiono, bo jak my zrobiliśmy apel taki do firm paliwowych, to tam reakcja kilku takich dużych sieci była natychmiastowa. Przeprosili po prostu za to, to powiedzieli, że to nie była żadna odgórna jak gdyby decyzja i że tutaj gwarantują przyjmowanie. Oczywiście nie wszyscy nam odpowiedzieli na ten apel. Po prostu umyć ręce, spokój, prawda? Tak, nie wszyscy nam odpowiedzieli. Ale no niestety, tak to jest. W Ministerstwie Pracy, jak rozmawiamy ostatnio na temat tego, żeby kierowcy dostawali ekwiwalent, prawda, za kwestie toalet i pryszniców, żeby to mieli zagwarantowane prawnie, to pani odpowiada, no ale o co chodzi, przecież toalety są, a poza tym jaki ekwiwalent, przecież oni tutaj dostają wynagrodzenie, to z wynagrodzenia powinni sobie. Ja mówię, pani dyrektor, ale niech pani weźmie pod uwagę, że pracownikowi są przepisy o BHP, bezpieczeństwie i higieny pracy, gwarantuje się dostęp do prysznica, jeżeli są jakieś prace, które mogą spowodować, nie wiem, pobrudzenie się, dostęp do umywalek, dostęp do tego. Kierowca jest w takiej samej pracy, tylko nie znajduje się w zakładzie pracy, tylko jest w drodze. Ja nie rozumiem tego tematu. To pewnie trzeba było po prostu tak w ministerstwie zrobić toaletę na żetony, nie? Że za każdym razem, jak chce się iść do tego, do toalety, skorzystać. To jest świetny pomysł.
to 2 złote, wiesz, nie? 2 złote za każdym razem. Może tam zrobimy taką petycję, żeby, nie wiem, w Ministerstwie Pracy czy w Ministerstwie Infrastruktury zrobić, prawda, dostęp do umywalek płatny. Tak. No ile to tutaj w Belize się prysznic kosztuje? Gdzieś około 3 euro, tak? No już teraz widzę, że 4 euro są już tak po inflacji. No, chyba od 80 eurocentów do euro z kolei, no. Toaleta, prawda? No, no. Koszt. No. Ale widzisz, te Sanifia przez tyle lat było spoko, nie? 70 centów, 50 centów, można było sobie pozbierać kupony razem za to coś kupić. A teraz już zrobili tak, że możesz tylko jeden kupon wykorzystać, nie, no możesz tak, ich grupować. Tak, więc tak. Za pierwszym razem popatrzyłam 1 euro, myślę, dobra, i tak czy tak się zawsze coś tam kupuje, to jeden. Później przychodzę, chcę wymienić na prysznic 4 euro, nie, tylko jeden już, przykro nam. Nie, no jest myślę, tych spraw bardzo dużo. Trzeba je po prostu o nich głośno mówić, rozwiązywać. Myślę, że tutaj chciałbym, żeby także związki zawodowe, które o tym mówią, ale jakoś nie mają przynajmniej w Polsce siły przebicia, wpłynęły na swoich zachodnich kolegów, żeby nie traktowali infrastruktury parkingowej jako więzienia dla więźniów, prawda? No bo ich kierowcy z niej nie korzystają, tylko też tutaj jakiś polityczny wpływ wywarły, a tak powiem szczerze, że akurat związki zawodowe, te unijne na szczeblu europejskim, mają bardzo dużą siłę przebicia. Na przykład widzisz, tu ci powiem taką dygresję, staramy się w tej chwili, żeby były uregulowane kwestie przewozów osób tymi małymi busami, czyli od 7 do 9 osób łącznie z kierowcą. I rzeczywiście zrobiliśmy takie wystąpienie, że ci kierowcy też powinni mieć uregulowany czas pracy w jakiś rozsądny sposób, powinni mieć zagwarantowane kwestie odpoczynku, prawda, czy tego dziennego odpoczynku, czy przerwy, że powinno to być w jakiś sposób regulowane, żeby było uczciwie, porządnie. I na początku urzędnicy z Komisji Europejskiej się tym zainteresowali, ale później powiedzieli, właściwie to tylko wy, jako TLP, o tym mówicie, nikt inny o tym nie mówi, w związku z tym temat nie istnieje. Ile osób tak zginęło, nie? Przez te busy. Prawda? Ja osobiście znam taki, mam przypadek w rodzinie, gdzie chłopak jechał do pracy. No. I wiesz, i paradoksalnie... Tylko i wyłącznie niewyspanie kierowcy i pazerność firmy, nie? Żeby kierowcę ganiać tam i z powrotem. I widzisz, i to jest paradoks, że my jako przedstawiciele pracodawców chcemy regulacji. Oczywiście inna jest sprawa, żeby to były rozsądne regulacje, prawda? Ale no, uważamy, że to na szczeblu unijnym powinno być ujednolicone. Tyle rzeczy do zrobienia. Życia starczy na to? Starczy, jak nie, no to inni będą kontynuować. Jakbyś miał jakiś apel, masz jakiś apel? Ja sprawdzę, czy się nagrywa, na wszelki wypadek. Ale potem po aktualizacji one się już nie włączają, tak wcześniej przed aktualizacją potrafiły się same... No to ale to widzę iPhony, czyli... Ale właśnie jak nie zrobię aktualizacji, to się samo przerywa nagrywanie, wiesz? Dlatego ja tak kontroluję cały czas. Okej. Słuchaj, apel, no myślę, że dla wszystkich, co nas oglądają, to taki najprostszy. Bądźmy na tej drodze dla siebie bardziej wyrozumiali. Częściej się uśmiechajmy do siebie, no bo to też jest ważne, ale do innych także. No i po prostu mówmy głośno o tym, co nas boli, grzecznie, ale dobitnie. I spróbujmy, żeby to po prostu docierało. No w Polsce jest w tej chwili kampania wyborcza zbliżająca się. Może warto na chociażby takich spotkaniach. Ja nie mówię, na kogo trzeba głosować. Każdy ze swoim wyborem nie głosuje. Tylko niech do tych, na kogo chce się głosować, nie patrzy tylko, że załóżmy mówią coś, co jest nośne społecznie albo bulwersujące, tylko powiedzieć, dobra, fajnie, panie kandydacie na pośle, ale zejdźmy na ziemię. Co w temacie na przykład parkingu i warunków na parkingach? Co pan z tym zrobi? Czy pan w ogóle wie, jakie to są warunki? I jakie ma pan pomysły? Może się zainteresują. Jaki wniosek? Co robimy? Robimy swoje, a teraz jedziemy do Brukseli. Tak jest. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na film. Podlinkujemy. Dziękuję. Dzięki. No fajnie.